Korygowanie i anulowanie wpisów, na przykładzie ewidencji energii elektrycznej. W poprzednim filmie pokazaliśmy jak dokonywać wpisów do ewidencji elektronicznych w programie Hogard e Ewidencje i Hogard Ewidencik. Wiesz, że w bazie roboczej możemy dowolnie edytować i usuwać wpisy. Jednak po ich zatwierdzeniu Zaczynają obowiązywać prawne restrykcje związane z prowadzeniem ewidencji elektronicznych. W bazie bieżące już nie możemy wpisów kasować ani zmieniać. Niestety, czasem się zdarza, że wpisaliśmy niewłaściwe dane lub cały wpis jest omyłkowy. Zgodnie z przepisami prawa możemy dokonać korekt za pomocą wpisu korygującego albo anulować cały wpis. Przechodzimy do bazy bieżące. W tej bazie wpisy już są objęte restrykcjami prawnymi. Aby dokonać korekty konkretnej linii ewidencji, wybieramy tę linię i naciskamy przyciskiem myszki ikonkę ołówka. Skoryguj. Tworzony jest nowy wpis, który jest kopią wpisu, który chcemy korygować. Dokonujemy korek w tym nowym wpisie. Po sprawdzeniu poprawności nowego wpisu, Zapisujemy go, klikając myszką w puste pole głównego okna programu. Pojawi się pytanie, czy chcemy zakończyć korygowanie wpisu. Wybieramy tak. Po zatwierdzeniu zmian, nowa linia zostanie zapisana w bazie, a pierwotny, korygowany wpis stanie się niewidoczny. Zgodnie z przepisami prawa, zostaje on jednak w ewidencji. Na dole obszaru roboczego znajduje się filtr, aktywność rekordu, który jest ustawiony tak, że w naszej siatce danych widzimy tylko wpisy aktywne. Skorygowany wpis nie jest już aktywny. Aby go zobaczyć, wyłączamy filtr. W siatce danych pojawi się skorygowany wpis, wartości są w nim przekreślone, a w kolumnie aktywności pojawił się wpis skorygowany. Włączenie i wyłączanie filtra aktywności rekordów dostępne jest także z paska narzędzi. Gdybyśmy dokonali więcej korekt, to określenie, która korekta należy do którego wpisu, mogłoby okazać się trudniejsze. Aby uniknąć tej sytuacji, przy aktywnym wpisie, który był korygowany, na początku wiersza pojawia się znaczek plus. Po naciśnięciu na ten znaczek, Rozwija się tabela, zawierająca całą historię korekt jednego wpisu do ewidencji. Naciskając znaczek minus, możemy zwinąć tabelę korygowanych wpisów. Pamiętaj, żeby zobaczyć korygowane wpisy, musisz mieć wyłączony FIRT. Czasem zdarza się, że cały wpis był omyłkowy i trzeba go anulować. Program posiada taką funkcjonalność. Zaznaczamy wpis, który chcemy anulować, i klikamy myszką na pasku Akcji na przycisk z gumką. Pojawi się pytanie, czy na pewno chcesz anulować wybrany rekord. Wybieramy tak. Anulowany wpis znika z siatki. Oczywiście, zgodnie z przepisami prawa, wpis dalej istnieje. Po wyłączeniu filtru i wyświetleniu wszystkich wpisów, nie tylko tych aktywnych, pojawi się wpis, który anulowaliśmy. Podobnie jak poprzednio, ma on przekreślone wartości, ale w kolumnie aktywność został do niego przypisany status anulowany. A co z sytuacją, gdy odkryliśmy błędy we wpisach w bazie archiwum? Oczywiście takie sytuacje także mogą się zdarzyć. Tu zgodnie z przepisami możemy na podobnych zasadach dokonywać wpisów korygujących, anulować takie wpisy Cały mechanizm działa w analogiczny sposób jak w bazie bieżące Nie ma tu różnic w działaniu funkcji korygowania wpisu Oraz w analogiczny sposób możemy wpisy anulować. Pamiętaj, że wszystkie te zmiany są ewidencjonowane. Każdy wpis otrzymuje kolejny numer i znacznik czasowy. Program na podstawie danych logowania użytkownika do programu zaznacza, kto dokonał zmian. Numeracja prowadzenia ewidencji musi być ciągła i nie może zawierać luk ani podwójnych wpisów. W tej części szkolenia pokazałem, że prowadzenie ewidencji elektronicznej za pomocą programu Hogarth e Ewidencje i Hogard Ewidencik jest prostsze niż prowadzenie ewidencji w formie tradycyjnej. Dane są czytelnie prezentowane, a dokonanie korekt czy anulowanie wpisów jest łatwe. Dużo czynności realizowane jest automatycznie, a śledzenie zmian w poszczególnych wpisów jest czytelnie prezentowane. Co najważniejsze, program DBA aby wszystkie modyfikacje wpisów były wykonane zgodnie z przepisami prawa.